Rekordowy transfer Huddersfield stał się faktem. Irving Lozano za kwotę 24 milionów przenosi się na Kirkley Stadium i to jest najdroższy transfer w historii klubu Huddersfield. Po zakończeniu przez Lusla wypożyczenia w klubie Huddersfield zarząd szukał młodego, utalentowanego bramkarza i znalazł go we Francji. Alban Lafont przechodzi do Huddersfield za kwotę 15 800 000 funtów i jest uważany za jeden z największych talentów wśród bramkarzy. Huddersfield nie zwalnia tempa, już za kwotę blisko 8 milionów funtów kupują utalentowanego prawego obrońcę Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Klub wiąże z nim bardzo dużo nadzieje. No i nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Jan Bednarek dołącza do Christiana Bielika za kwotę ponad 2 milionów funtów. Trener liczy na owocną współpracę Bielika oraz Bednarka w jednym klubu. Huddersfield uznał jeszcze, że przyda im się wzmocnienie na środek pomocy, więc kupili za kwotę 12 500 000 funtów Manuela Locatelliego z AC Milanu. Młody perspektywiczny Włoch będzie oczywiście regularnie grał w pierwszej jedenastce drużyny Huddersfield. Ostatecznie zostaje, czyli Ben Woodburn, wykupiony za kwotę 7 milionów 100 tysięcy funtów z Liverpoolu. Czuł się bardzo dobrze w klubie Huddersfield i on sam chciał się przenieść na Kirkley Stadium, ponieważ konkurencja w Liverpoolu była zbyt duża i nie miałby szansy na regularną grę. Na taką, jaką oczywiście oferuje mu zarząd klubu Huddersfield. Więc na takie ustalenie zdecydował się polski menadżer w pierwszym meczu przeciwko Arsenalowi na początku drugiego sezonu. Jak widzimy, skład najmocniejszy, jaki mogli wyjść na drużynę z Londynu. Tutaj już widzimy rozgrzewka nowych piłkarzy, m.in. najdroższego transferu Irvinga Lozano, 24 miliony funtów, ale myślę, że było warto. I sędzia już daje znać, już jest pierwszy gwizdek w drugim sezonie. No i tutaj już mamy 8 minutę. Piękna wymiana podań pomiędzy Poulsenem i Lozano. Tutaj jeszcze mieszał się troszkę mój. Fenomenalnie podaje do Meksykanina. Meksykanin strzela, ale nie trafia do bramki. Ajajaj, trochę wstyd dla Irvinga Lozano, że w takiej sytuacji nie zdobył bramki. No ale trudno, trzeba było się pozbierać. No ale niestety tutaj do ofensywy przystąpili zawodnicy Arsenalu i Jack Wilson oddaje uderzenie, ale obok by Lafonta. Nawet nie ruszył się Francuz, bo wiedział, że ta piłka zmierza obok bramki. Następna sytuacja, 54 minuta i tutaj fenomenalnie został znaleziony Elias Kaczunga. Najskuteczniejszy strzelec Huddersfield w zeszłym sezonie, ale tym razem trafia w poprzeczkę. No niesamowite, niesamowite. Ileż tutaj pecha miał zawodnik Demokratycznej Republiki Konga. 70 minuta i tutaj po raz kolejny Yusuf Poulsen fenomenalnie dogrywa do Irvinga Lozano. Błąd tutaj Chambersa, niepożyny wszystkich i Lozano strzela swoją bramkę w debiucie Premier League dla Huddersfield. 1-0. 71 minuta, Irving Lozano, numer 23, zdobywcą bramki na 1-0. No fenomenalnie to wykończył, ale trzeba przyznać, że jeszcze lepiej spisał się Yusuf Poulsen tym podaniem. No fenomenalnie znalazł Meksykanina. Błąd oczywiście obrońcy Arsenalu, wykorzystał to bezlitośnie Meksykanin. No i Petr Czech kapitulował w 71 minucie, to co już mówiłem wcześniej. Debiutancki gol w debiutanckim meczu w Premier League. No, to jest naprawdę fenomenalny występ dla Meksykanina. Następna akcja Elias Kaczunga, po raz kolejny on zamieszany w akcję. Kaczunga tym razem zdecydował się podać do lepiej ustawionego Poulsena. Poulsen przyjmuje piłkę, Poulsen ze słabszej nogi i w ten sam sposób jak chwilę wcześniej Lozano pokonuje Czecha. No zobaczmy jeszcze raz na powtórkę. No nie było tutaj kompletnie obrony Arsenalu, wykorzystał to Duńczyk, no i bezlitośnie wykończył tą akcję. Jest już 2-0 i to już było po meczu. No Arsenal nie stwarzał żadnych groźnych sytuacji. Zresztą była 85 minuta, więc wiadomo, że nie dało się tych strat odrobić. Tak jak mówiłem wcześniej, Arsenal w ogóle nie zaatakował bramki Huddersfield. No i udało się wygrać pierwszy mecz w sezonie, a więc ja ten debiut uznaję naprawdę za bardzo, bardzo udany. Tutaj oczywiście zawodnikiem spotkania wybrany Yusuf Poulsen, bramka i asysta. No zasłużył, zdecydowanie zasłużył, miał duży wkład w to zwycięstwo Yusuf Poulsen. Mam nadzieję, że taki wstęp wam się podobał. Hej, cześć, siemanko ludzie z tej strony, Kapio. No i teraz w tym przyspieszonym tempie widzicie, co się działo po tym meczu z Arsenalem. No postanowiłem tak trochę niekonwencjonalnie, w innym stylu zacząć właśnie ten nowy sezon. No mam nadzieję, że wam się to spodobało. Wielkie transfery, 24 miliony za Irvinga Lozano. No i widzicie, że to się już spłacało w pierwszym meczu. No przyczynił się do wygrania tego spotkania. A naprawdę grałem mi się nim fenomenalnie. To jest świetny zawodnik, 94 tempo, używałem go również w Ultimate, był po prostu nieziemski, dlatego się zdecydowałem na ten transfer, bo był świetny w Ultimate Team. No i tak jak widzicie tutaj, co robiłem po tym meczu, oczywiście trenowałem moich zawodników, ale również były oferty transferowe za moich piłkarzy. Większość niestety odrzuciłem, na przykład za takiego Williamsa, no niestety, ale jednak sobie zdałem sprawę, że potrzebuję trochę tych zawodników, żeby mieć ich chociaż na rezerwy, bo dzięki temu udało mi się stworzyć dwa składy, taki rezerwowy i taki podstawowy.
Oczywiście tutaj Lwę również postanowiłem zostawić. Przyjmowałem potem chyba ofertę za Malona, jeżeli się nie mylę, ale również postanowiłem dokonać jeszcze jednego transferu. Przypomniałem sobie, że w tamtym sezonie nie miałem Armstronga, więc robię to teraz i zaakceptowali kwotę 2 milionów 550 tysięcy funtów i tam 10% od sprzedaży tego zawodnika. No i tutaj już przechodzimy do negocjacji. Negocjacje raczej długo nie trwały, wybierałem to wszystko na szybkości. Tutaj zaproponowałem mu, żeby był sporadycznym, żeby grał sporadycznie, jednak tu agent chciał rotacyjnie, no to oczywiście przyjąłem tą jego rolę. Tutaj następnie 5 lat kontraktu, ja tak zawsze robię, a tak po prostu daję 5 lat kontraktu już nowemu zawodnikowi. Nie dałem mu klauzuli odstępnego, oczywiście czemu miałbym tego nie akceptować. Zależało mi, żeby szybko ściągnąć Armstronga. Tutaj widzicie wynagrodzenie, przyjąłem od razu i po prostu Armstrong był z nami. No a więc teraz po takim wstępie bez komentarza na żywo czas przejść do komentarza na żywo. Nie zapomnijcie, jeżeli takie wstępy wam się podobały, będę mógł robić częściej, tylko dajcie mi znać w komentarzach. Już słyszymy się na żywo. No więc po dosyć udanym debiucie w drugim sezonie czas przejść do meczu z Watfordem. Składu raczej nie zmieniam, bo grało mi się po prostu dobrze. Lozano fajnie się spisuje na prawym skrzydle. Tylko chciałbym przeprowadzić jeszcze jeden transfer, ostatni już. Szukałem zastępstwa dla Kaczungi, proszę Państwa, o tego znalazłem. Nie Wilfried Zaha, niestety jest trochę jednak za drogi. Natomiast Adama, 99 przyspieszenia, no to jest jeszcze, chyba on ma tam ponad 80 siły, więc ja mu proponuję kupno. Zacznijmy od 5 milionów 100 tysięcy funtów. Powinien się zgodzić. Dobra, zaoferuj kwotę. Zważywszy na poziom gry, jaki prezentuje Adama, możemy zaoferować 5 milionów 100 tysięcy funtów. Czy ta kwota jest zadowalająca? Będziecie musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Myślę raczej o kwocie w okolicach 7 800 tysięcy. Pójdźmy na kompromis. Naszym zdaniem Adama jest wart 6 600 tysięcy funtów. Dojdziemy do porozumienia? W ramach rekompensaty za inwestycje w rozwój zawodnika jesteśmy również gotowi wpłacić 10% kwoty, za którą Adama może zostać w przyszłości sprzedany. To nie jest zła oferta, ale moim zdaniem Adama jest warty więcej. Jesteśmy skłonni pójść na kompromis, ale nie możemy przystać na mniej niż 7 700 tysięcy funtów. Nie możemy jednak przystać na propozycję względną procent od sprzedaży. Myślę, że Adama nie jest piłkarzem, którym łatwo się rozstać. Jesteśmy skłonni zaoferować za niego 7 700 tysięcy funtów. No trochę już za te 7 milionów ludzi pokupowałem. No dobra, to czas na negocjacje z zawodnikiem. Damy mu ważnego piłkarza, raczej nie powinien być ten wspaniale. No i fajnie. Kontrakt oczywiście zawsze podpisuję na 5 lat, bo ja zawsze tak podpisywałem, odkąd pamiętam. Jasne, może nie być klauzuli. No i szybko będę robił, bo zależy mi na tym, żeby jak najszybciej przyjść do tego spotkania. Dobra, Jezu, finanse. Dobra, zarabia 14 tysięcy, więc spróbujemy coś takiego. Dobra, płaca 17 tysięcy funtów tygodniowo i 400 tysięcy za podpis. Okej, przyjęli premię za podpis i dodatkową za strzelenie 15 bramek. No dobra, w sumie uczciwa propozycja. To zdecydowanie więcej niż pierwotnie planowaliśmy, ale jesteśmy w stanie zaoferować wynagrodzenie. Mam nadzieję, że Adama wkrótce do nas dołączy. A więc proszę Państwa, ostatni transfer, już dopięty. Wow, 7 700 000 za takiego zawodnika i wiecie co? Wiecie co, ja już mu dam szansę w pierwszym meczu. Zobaczymy, jak się będzie spisywał Adama. Tylko chcę jedną rzecz zrobić, żeby Kaczunga był na ławce rezerwowych. Poświęćmy... kogo? Insa poświęcimy, bo mam trochę środkowych pomocników, więc... Okej, a więc ja już bez dalszego przedłużenia zapraszam Was na drugi mecz w tym sezonie z Watfordem. No więc okej, Vicarage Road, to kurczę, czy nie jest, ale taki delikatny. Watford kontra Huddersfield, drugi mecz w tym sezonie i nasz były zawodnik Steve Mounier, o którym oczywiście wspomniałem wcześniej, że opuścił nas. No i teraz ma dwie bramki strzelne już dla Watfordu. Super. Po prostu genialnie. No ale dobra, no dla nas grał piach. Ja nie lubię grać takimi wolnymi, wysokimi napastnikami. Jak jest, może być wysoki, ale musi być też w miarę szybki, tak jak jest Poulsen. No dobra, zobaczymy, jak się spisze teraz Adama. Jezu, jakie on ma przyspieszenie. Lozano, poprzeczka niesamowite. Byłem cicho, bo chciałem się skupić, ale fenomenalny był to by... Początek tego spotkania, 5 minuta i nasz Meksykanin już mógł zdobyć bramkę. Mogłem trochę bliżej jednak podejść, trochę jednak spanikowałem. Myślałem, że nie zdołam tej piłki jednak, że nie zdołam dobiec bliżej tej bramki, a jednak mogłem. Teraz złe podanie, Aaron Moy. Aj, tutaj dobrze wypatrzył nasz hiszpańskiego prawego pomocnika, ale niestety nie zdołał dojść Adama do tej piłki, ale teraz zobaczcie, jaki majestatyczny powrót Hiszpana, no ale on ma naprawdę przyspieszenie, jeszcze ta sylwetka, no to naprawdę może się okazać bardzo ciekawy transfer. Teraz podanie do Lozano, ale trochę za lekkie, a i tutaj był błąd, mogłem go wykorzystać.
Oj mu nie wycofanie, ależ to było fatalne uderzenie. No i Lafont nawet nie musiał się rzucać. Paulsen do Lozano, Lozano wgrywa do Duńczyka i zablokowane to uderzenie. Właśnie liczyłem na to, że Duńczyk znajdzie jakiś sposób, żeby oddać strzał, a teraz Adama. Proszę, jak świetnie przyjął piłkę i trochę gorzej z niego z podaniem. Czy pokaże te swoje 99 przyspieszenia? Nie, zdecydował się podać do Jusufa Paulsena. Jusuf Paulsen, słupek, dobitka i Lozano zdobywa swojego drugiego gola w drugim spotkaniu dla naszej drużyny. 1-0 w 23 minucie. No dobra, bramka po dobitce, ale ważne, że jest bramka i Lozano. Jak na razie nie żałuję tego transferu, naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest świetny zawodnik. A trochę jednak na niego wydałem 24 miliony, chociaż w dzisiejszych realiach to są grosze. No dobra, świetne podanie od Adamy, no ale tu się dobrze jeszcze znalazł na szczęście, na nasze szczęście. Meksykanin dobił tą piłkę, no i druga bramka dla naszego zespołu. Jest fenomenalnie, jest świetnie. I już prowadzimy 1-0. 24 minuta, Lozano, to co już mówiłem wcześniej, ale trzeba pochwalić również Adamę, że idealnie się znalazł w tej sytuacji. No znalazł Paulsena, myślałem, że zdobędzie tą asystę, no jednak nie. No ale dobra, teraz trzeba się skupić na bronieniu, no i w porządku. Munie z główki, to niestety jest bramka na 1-1. No znowu trochę też szczęścia mieli tym razem zawodnicy Watfordu, szerszeni. No i Doucouré, czy Doucouré, nie wiem jak to się powinno czytać, zdobywa bramkę na 1-1 w 34 minucie. No wykorzystał to zamieszanie w polu karnym, no nie ma się co oszukiwać, no ale zobaczmy, czy moi zawodnicy mogli się spisać lepiej. No tu Munie uderzył, tak, zdecydowanie mogli się spisać lepiej. Smith już jak widział, że ta piłka leci nie w tym kierunku co trzeba, to powinien jednak odkleić się od słupka i dobiec właśnie do Francuza. Teraz nasza sytuacja, ale to był słaby strzał Paulsena. Spodziewałem się lekko mocniejszego strzału, ale okej. Mieliśmy kolejną sytuację. Straciliśmy bramkę po chaosie po prostu, ale teraz trzeba po prostu odrobić te... Znaczy trzeba zdobyć jeszcze raz to prowadzenie. Lozano do Paulsena. Jusuf Paulsen obok bramki, a i coś czułem, że on może tego nie wykończyć. No niestety czułem, bo już kilka takich sytuacji w zeszłym sezonie zmarnował. No i marnuje po raz kolejny, ale fenomenalnie znalazł go tam po prostu Lozano. Fenomenalne podanie od Meksykanina. No i to powinna być bramka. Teraz Locatelli dobrze przeciął to podanie. Adama, dobre zatrzymanie. Adama wgranie do środka, Lozano, moi! Co tu się stało? Co to było za akcja? Jak tego mój nie trafił? Ej, jak tego mój nie trafił, to ja nie wiem. Ale naprawdę, ja nie wiem, co tu się w tym momencie stało. No okej, było gorąco. Oj, no nie może mi się tak ciąć, cholera. No było gorąco pod bramką Watfordu i to powinna być bramka, choć mój trochę nadbieg, no wbiegł w tą piłkę wręcz. No i teraz znowu świetnie wystawił się Adama. Adama do Lozano i to jest bramka na 1-2. Chciałem, żeby podał do Paulsena, wyszło jeszcze lepiej, bo to Irving Lozano zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, trzecią dla naszego zespołu. Ale się nam rozstrzelał tutaj Meksykanin. Bardzo dobra akcja po raz kolejny Hiszpana Adamy. No i zobaczcie, tutaj fenomenalne podanie Smitha. No i tu zagrywałem do Paulsena, trochę nie nadążył. Nadążył Lozano, błąd oczywiście Gomesza, bo ta bramka nie powinna wpaść, bo to ustrzał praktycznie prosto w niego. No ale wpadł, jest 1-2 w 66 minucie. Zdobywcą bramki nasz nowy nabytek, najdroższy transfer Huddersfield. Piłka w pole karne. Czy to będzie bramka? Munie! I to jest tylko boczna, nie, Lafont broni. Ja myślałem, że on uderzył od razu w boczną siatkę, a to jednak po interwencji Lafonta. Fenomenalnie się spisał Francuz. W tym momencie i teraz ze spokojem łapie tą piłkę. Co zrobi Elias? Kaczunga! No wiedziałem, że zdążył jeszcze wejść ten obrońca, ale chciałem nim uderzyć. No i dobra akcja Kaczungi. Tego nie mogą uderzać. Billing! Minimalnie nad bramką. Trochę za mocno uderzył tą głową. 87 minuta i wynik cały czas 2-1 oczywiście dla nas. No i czy jeszcze się uda strzelić jedną bramkę? Zobaczymy. Davis. Nadążył za nim Hawk, ale teraz główka, ale znowu za wysoko. I to był Cabasele, więc środkowy obrońca, czy Cabasele, nie wiem jak to się powinno czytać. No, nieważne, strzelił nad bramką, to jest dla mnie ważne, że nie trafił w światło bramki. Aj, nie zorientował się Polsen w tej sytuacji, a szkoda. Mogła być świetna sytuacja do odegrania do Kaczungi, do grania do Kaczungi. To jest koniec tego spotkania, wygrywamy 2-1, więc fenomenalnie wchodzimy w ten sezon, 2 zwycięstwa, no ja jestem zadowolony. No więc okej, dwie bramki Irvinga Lozano,
Ja jestem zadowolony. Watford tylko jeden strzał celny. No my trochę przeważaliśmy w tych strzałach. Mieliśmy mieliśmy trochę więcej celności, więc byliśmy lepsi nie w posiadaniu, ale ja jestem zadowolony. Wolverhampton remisuje z Manchesterem United. To jest na pewno niespodzianka. No ale okej. Lwę, czy ja przyjąłem już tą ofertę transferu? Aha, została odrzucona. Aha, ja odrzuciłem, bo jednak jest nam potrzebna. No tak, to faktycznie. Dobra, jest Carabao Cup, na którym mi tak mocno nie zależy, więc wypuszczę rezerwy i przesymuluję to spotkanie. No Adama zdobyty. No to jest raczej nasz ostatni transfer. Bo chyba raczej już nie zrobię żadnych transferów. Scott Malone został sprzedana, więc to co mówiłem wcześniej potwierdziło się jednak. Jack Payne. Zlecę negocjacje. Damy te 2 miliony. Nie, zacznijmy od kwoty 2 milionów. Zrobimy tak. No więc okej, klasycznie po... Hamsik do Barcelony! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Werner do PSG! Ja cię, panie! No czeka do Milanu, to akurat mnie nie dziwi, ale... Wow. Dobra. No oczywiście klasycznie trening. No i Sesenią skakuje już na overall 74. To mi się podoba, to mi się podoba. No już fajnie, fajnie. Bardzo szybko mi się rozwijają ci piłkarze, tych co trenuję. Sesenią, Woodburn, Bielik i Bednarek to po prostu są naprawdę... Ale hamsik do Barcelony, to już jest solidny transfer. Dobra, tak jak mówiłem, tu wypuszczę raczej rezerwowy skład, to bardzo rezerwowy. No tak jak widzicie tu, Alexander Arnold oczywiście kupiony przez nas wcześniej. Bednarek, Bielik, a niech wejdzie ten. Tu niech nawet wejdzie ten, żeby tak trochę jeszcze podwoczywali. No tutaj pomoc, no to się zgadza, Armstrong, Kikaczunga. Zobaczymy, czy Armstrong coś strzeli dla naszej drużyny w debiucie. To jest Carabao Cup, tak jak ja mówiłem, nie przywiązuje do niego zbyt dużej wagi. A więc idziemy do symulacji. Southhead United. No mam nadzieję, że nie będzie żadnej kompromitacji i uda się wygrać. Lafonta zostawiłem w bramce, bo Lafont jest jednak potrzebny nam. No i Inns zdobywa bramkę na 1-0 w 29 minucie. To mi się podoba. Sesenion wchodzi za Bielika. Niestety Wordsworth zdobywa bramkę na 1-1. Co mnie smuci. O, widzę, że tu poszliśmy ofensywnie, bo obrońca zszedł. I to się chyba już nic nie zmieni. 1-1, a więc... Aha, nie, bo tu jest od razu dogrywka. Dobra, bo to w Pucharze Anglii jest tak. Woodburn na 2-1. Fenomenalnie. To w Pucharze Anglii jest tak, że mecz jest powtarzany. No co? Zdobyli w 120. Cox. Ale na szczęście wygrywamy w karnych. What? Co to był za szalony mecz? To ja nie wiem. Ej, to ja nie wiem. Co to był za szalony mecz? Niesamowite. Okej, ostatni mecz w tym odcinku oczywiście zagramy. Końcowy raport Remora, ale on już mi nie jest potrzebny, mam Adamę. Ostatni mecz oczywiście zagramy z Crystal Palace, oczywiście... Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, proszę. Proszę. Ja jestem z siebie dumny. Ja jestem z siebie dumny. Oczywiście widzimy tym mocniejszym składem, Danny Williams. To raczej go nie sprzedaję, bo potrzebuję kogoś na rezerwę. To jest jeszcze Queen's Park Rangers, oferują tak mało, że... O Jezu, szkoda gadać. Okej, słuchajcie, jak będzie coś nowego, coś dużego, jeżeli chodzi o transfery, może nawet w moim przypadku, to oczywiście dam wam znać. A teraz chcę jak... O, Ospina i Czaka odeszli. Ospina, czy... No okej. Słuchajcie, my wydaliśmy najwięcej, wydaliśmy aż 80 milionów na transfery. Bednarek, Woodburn, no co mi przeskakujesz, Bednarek, Woodburn, Lozano, Lafont, Locatelli, a sprzedaliśmy Schindlera, Munie, Deportivo, La Parę, Malona. No trochę tych zawodników odeszło, no ale dobra, czas przewijać to. No właśnie byłem ciekaw, ile wydaliśmy, no ale wydaliśmy większość swojego budżetu. Ale też Mares odszedł, wow, gdzie odszedł Mares? Ej, zaraz to sprawdzę, dobra. Vincent Kompany do Tottenhamu, wow. Ze względu na FIFA bardzo odbieram sobie. W rzeczywistości już tak trochę mniej, bo niestety kontuzje go trochę zniszczyły. No ale okej, koniec tego okienka transferowego i przechodzimy natychmiastowo do ostatniego meczu. Gramy z Crystal Palace. O, Meksyk chce, żebym poprowadził ich drużynę. No raczej nie, podziękuję. Ja na razie nie szukam. Ja na razie nie szukam żadnej drużyny narodowej do prowadzenia. No i wjedziemy oczywiście tym składem. Woodburn, Locatelli mój. Dobrze mi się grał tym składem, więc mam nadzieję, że... Piłkarz miesiąca, proszę, Irving Lozano. Fajnie, bo rzadko widywałem w zeszłym sezonie, żeby któryś z naszych piłkarzy był piłkarzem sezonu. Poznaję po tej twarzy. To jest nasz Meksykanin Lozano, więc idealnie wpasował się do Premier League i do naszej drużyny. No proszę, jest nawet liderem klasyfikacji strzelców. No, można, można. Dobra, przechodzimy do spotkania bez zbędnego. No a więc witam was po raz ostatni już w tym odcinku na Kirklees Stadium, po raz drugi i ostatni. Huddersfield kontra Crystal Palace. No i zobaczymy, jak się będzie spisywać nasza drużyna.
przeciwko Crystal Palace. No mieliśmy dobre otwarcie, dwa mecze wygrane. Lozano z ostatnim meczu strzelił dwie bramki. No mam nadzieję podtrzymać tę serię, ale oczywiście nie chcę niczego zapeszać. Wyszedłem tym samym składem co poprzednio, po prostu gra mi się nim bardzo dobrze. Ale teraz uwaga, Adama, to jeszcze Paulsen, zdał się przymyć przy piłce. Paulsen rzutka pole karne, szukał Lozano. Nie zdołał go znaleźć, to jest jeszcze Aaron Moy. Adama, ale był na spalonym niestety Hiszpan. Bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Uuu, Benteke, teraz potężny słupek. Zaliczony przez Belga, no i tutaj było groźnie. Ładna wymiana pola między piłkarzami Crystal Palace. O, Charlie Musonda przeszedł do Orłów. Okej, ciekawy transfer. Lafont teraz piąstkuje bez problemu, ale to było naprawdę groźna sytuacja ze strony drużyny gości. Smith fenomenalnie znalazł w tej sytuacji Jusufa Paulsena, który znów mógł podawać do partnera, ale znowu nie trafia z tej sytuacji. No ja nie mogę nim uderzać z takich pozycji. No Lozano już się wystawił dobrze, był za był przed obrońcami. No miał korzystną sytuację do strzelenia bramki, ale teraz uwaga, bo tu była szansa dla Paulsena na powtórzenie strzału, ale niestety zablokowany ten strzał. Oj, teraz niebezpiecznie się zrobiło. Pod naszym polem karnym, nasza obrona trochę się rozjechała, ale już zdążyła wrócić. Benteke, uderzenie, ale nad bramką. Ładnie tutaj tworzą akcję w obrębie naszego pola karnego, to im muszę przyznać, to naprawdę sprawia dużo, dużo problemów. Czy Lozano był na spalonym? Nie był na spalonym, ależ tutaj było dobre uderzenie, mogłem jeszcze trochę podbiec, ale mówię, nie byłem pewien, czy Meksykanin uniknął spalonego, ale to było fenomenalne podanie od Paulsena. Raz Paulsen obrót, ale prosto w Matthoisa, nie wiem jak to się powinno czytać. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak się powinno czytać to nazwisko. Więc nawet nie będę próbował. Teraz Jusuf Paulsen. Ajajajajajaj, no brakuje, żeby Duńczyk się obrócił. No i naprawdę, on jak się obróci i odda strzał, to będzie naprawdę groźny. No kurde, nie zacinaj się. Wrzutka Lafont. Teraz fenomenalnie się cyrnął Benteke w swoim żywiole. Z główki uderzył. No ale fenomenalnie się spisał Francuz. No i teraz Jusuf Paulsen. Paulsen, no to już musiał strzelić, no bez przesady. Jusuf Paulsen na 1-0. Skuteczny kontratak po nieudanej główce Christiana Benteke. No jest 1-0 w 30 minucie. No zobaczmy, no fenomenalnie podanie od Adamy. No tutaj już nawet szedłem na lewą nogę. Uderzyłem nawet nie finezyjnie, po prostu uderzył swoją gorszą nogą. I trafił. 30 minuta, drugi gol w Premier League. No, w końcu strzelił. No i mamy prowadzenie Huddersfield Crystal Palace 1-0, no ja jestem zadowolony. Trochę ta obrona faktycznie jest bardzo wysunięta do przodu, bo ja zauważyłem, że oni już wcześniej tak robili. Miałem wcześniej takie sytuacje, żeby wyprowadzić kontrę. No teraz się udało, bo praktycznie wszyscy byli pod moim polem karnym. No i ta jedna zabójcza kontra, a dała nam bramkę. Teraz Adama, aj szukał Lozano, dobry pomysł, ale jednak trochę zły wykonanie. Moj Adama, bramka! Bramka pierwsza, bramka dla naszego zespołu. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę klasa światowa. A więc Hiszpan Adama zdobywa bramkę na 2-0 w 37 minucie. No to jest jak na razie maszyna nie do zatrzymania. Co się tutaj dzieje? Ja jestem w szoku. Jestem w ciężkim szoku. No ale zobaczcie, no tutaj fenomenalnie rozegrana akcja przez Moya i Paulsena. No on po prostu biegł, no obrona jest dziurawa Crystal Palace. To muszę powiedzieć szczerze, że ich obrona jest strasznie dziurawa, bo dużo luk zostawia. No ja po prostu to wykorzystuję na zabójcze kontry i no jest. Fantastycznie, 2-0. No i mam nadzieję, że jeszcze podwyższymy to prowadzenie, albo chociaż utrzymamy. I że będziemy mieli te 3 punkty, chociaż nigdy nie mów hop. Wyczekiwał właśnie Paulsena. No zrobiłem to lekceważąco. 3-0, co się tutaj dzieje? To jest naprawdę poziom klasy światowej. Ja wam, ja wam przysięgam. To jest poziom klasy światowej. Lozano na 3-0 w 42 minucie. Wow. No dobra, tutaj już lekceważyłem. Mogłem wykańczać Paulsenem, no ale jak miałem Lozano, ja wolałem mieć pewną bramkę. Fenomenalnie. No jest, 42 minuta, 4 gol Lozano w trzeciej grze dla naszego zespołu. Oj, ten transfer nam się zdecydowanie opłaci. Fenomenalny zawodnik. Naprawdę czuję to jego tempo. No i w końcu te skrzydła jakoś wyglądają. Wow, to jest coś niesamowitego. Polsen, Lozano i Adama. Jeszcze pomyśleć, że Kaczunga jest na ławce. No to jest coś pięknego po prostu.
Oj, teraz złe wycofanie. Milejlovic. Dobrze tutaj zachowała się nasza obrona, chociaż nie na początku. Teraz to jeszcze jest piłka Benteke Lafont. Fenomenalnie broni ten strzał. No, fenomenalnie broni ten strzał. Po raz kolejny ratuje nam skórę. Myślałem, że bez losa będzie trudno. A tu nie Lafont. Po raz kolejny. Ale halo. Ej, to nie fair, bo gra się zbugowała. No nie, no gra już jest przeciwko mnie. No ale zobaczcie to. Zobaczcie tu. Tu. No nie. No dobra, to jest błąd gry. No 3-1. Lafont znowu nie zachowa czystego kąta. Patrick Van Aanholt zrywa bramkę dla zespołu gości. Szkoda tej bramki, bo to przez błąd gry, nie przez mój, bo próbowałem się przełączać, ale po prostu się nie dało. No i tak oto tracimy tą bramkę. 3-1 po pierwszej połowie. Wow, to jest coś niesamowitego. Lozano, Polsa, Nadama, wszyscy strzelili bramki. Ja jestem z tego jak najbardziej zadowolony. No i mam nadzieję, że druga połowa będzie jeszcze lepsza, bo tworzę sytuację. To jest to, czego mi brakowało po prostu w tamtym sezonie. Tworzenia, kreowania jakichś groźnych sytuacji. No tutaj mam tego znacznie więcej, jak na razie. A to jest dopiero początek sezonu, nie ma się co podniecać. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. O, teraz fenomenalnie. Tutaj już widziałem, jak Benteke strzela nam ramkę na 3-2 i już by się robiło niebezpiecznie. Ale teraz Hirving, Lozano, sam biegnie, Lozano od poprzeczki, 4-1, Meksykanin, nasza nowa gwiazda, już mogę to szczerze powiedzieć, Hirving, Lozano na 4-1, fenomenalne wykończenie, ale zobaczcie ten rajd, on ma 94 tempa w grze i to naprawdę widać, tutaj już myślałem, że straci tą piłkę, ale nie, od poprzeczki wpada do bramki, no Crystal Palace, no nie jest w stanie nam się postawić. Piąty gol Lozano w 50 minucie. Fenomenalnie wszedł ten sezon Lozano i fenomenalnie przystosował się już do nowych warunków, do nowej ligi. No ale zobaczcie, Lozano, Adama, no to on ma w ogóle taką pusturę, gdzie nikt go nie powinien przepchnąć. Wgranie jeszcze do środka Lozano, już to był bliski zbycia hat-tricka. MacArthur. Oj, fenomenalne wygranie i to jest bramka na 4-2, ale fenomenalnie znalazł się w tej sytuacji numer 9 w zespole Crystal Palace, nie wiem kto to jest, nie zwróciłem uwagi, ale zobaczcie, tutaj ładnie Benteke się zostawił, tu błąd obrony, tak, tu był jeszcze Woodward, nie nadążył ani Jorgensen, ani Bednarek i Podence zdobywa bramkę na 4-2, ale to naprawdę była bardzo, bardzo ładna akcja, no bez szans Lafont, dobry strzał zawodnika Orłów. No i cóż, no trudno, ale dalej mamy prowadzenie, to jest najważniejsze. Trochę żałuję tej akcji, ale no tak jak mówię, no tu byłem akurat bezradny. Fajnie to rozklepali, bo takie akcje, które robi komputer, to rzadko się widzi. Z Benteke, czy on nie był na spalonym? No właśnie. Co było kompletnie bez sensu, bo Kaczunga był bardziej zasłonięty przez zawodników Crystal Palace, ale teraz kolejna groźna sytuacja, Wilfried Zaha, no i to jest bramka na 4-3. Wow, kocham tę grę za jej nieobliczoność. Prowadzę 4-1 i jest 4-3. Słuchajcie, ja tu byłem pewny tej wygranej, bo kontrolowałem sytuację z zawodnikami Crystal Palace, którzy próbowali atakować na naszą bramkę. No i wydawało mi się, że tą kontrolę utrzymał do samego końca. To jednak nie, Paulsen z dystansu. No nie, to był słaby strzał. No nie, tak słabo. Kto to zagrywał? Hawk czy Moy? No i tak się powinno zagrywać. Poulsen z pierwszej, 5-3. No już jestem spokojniejszy. Yusuf Poulsen, ależ fenomenalne spotkanie nam się zrobiło. Gdy zabrał trzecie spotkanie z Premier League, a już jest 8 bramek w jednym meczu. No fenomenalnie to przejął Hawk. Fenomenalnie za nas Poulsen, a Poulsen to fenomenalnie wykończył. Wszystko było perfekt, tak jak miało być. Już wcześniej, ale no jak wiemy, nie było. Yusuf Poulsen, 82 minuta i bramka na 5-3. Kaczunga, wyminął jednego, wyminął drugiego, Elias Kaczunga, Kaczunga, poprzeczka, no już chciałem krzyknąć, tak charakterystycznie jak robiłem na tego zawodnika, ale uderza akurat w poprzeczkę, fenomenalny rajd zawodnika Demokratycznej Republiki Konga, to jest jeszcze Poulsen, ale to był jeszcze gorszy strzał niż Kaczungi. Czy coś jeszcze z tego wniknie? Wrzutka niechlujna, nieudana i koniec! Wygrywam to spotkanie 5-3. Prowadząc 4-1, był stan 4-3, ale na szczęście Polsat nas uratował.
No oczywiście pierwsza bramka Paulsena, no fenomenalnie wykończenie. Paulsen, Adama i Lozano, naszych trzech napastników strzeliło bramki. No skuteczność widzę była ta sama, no posiadanie w miarę na tym samym poziomie. Bardzo ciekawy mecz, bardzo interesujący. No ale udało nam się wygrać, no i słuchajcie, to jest mój najlepszy start w karierze, jaki zaliczyłem. No pierwsze trzy mecze i trzy zwycięstwa i to jeszcze z Arsenalem. Pierwszy mecz przecież grałem, wow. No zobaczcie, a między nami już jest przepaść. To już są 4 punkty. Everton, Newcastle i West Ham, a tylko Spurs wygrał również 3 swoje spotkania. Dobra, klasycznie oczywiście po meczu, trening. Okej, trochę pozmieniałem ten plan, no dodałem kilku nowych zawodników. Tu będę raczej tak wymieniał, raczej się między nimi trochę potrenuję ich, potem oczywiście znowu powracam do tych starych, ale no po prostu Bielika już trenowałem w zeszłym sezonie, więc tutaj raczej mnie rozumiecie, wyniki widzieliście. No i okej, to jest, słuchajcie, nasz najlepszy start. Naprawdę w tej lidze, a teraz czeka nas trudne spotkanie z Chelsea, ale to oczywiście w następnym odcinku. Niech to przeleci, a ja wam tylko chciałem serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie, jeżeli on się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, żeby wpadać na kanał mojego grafika oraz odwiedzać moją stronę na Facebooku. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!